Zapraszam w takim razie na pierwszy element już tej naszej merytorycznej części dzisiejszego spotkania, a będzie nim dyskusja, do której zaprosiliśmy i w której wezmą udział pan Andrzej Korpak, Managing Director Opel Manufacturing Poland, który jest z nami online i to jest wspomniana przez chwilę przed chwilą przez pana wideo firma Stellantis. Pan Michał Kot, Head of Sales Siemensa. Dzień dobry. Pan Leszek Olejarz, wiceprezes firmy Ajut. Dzień dobry. Oraz pan Tomasz Wołk-Jankowski, dyrektor generalny BMZ Poland. Dzień dobry. Przed chwilą pan Paweł Wideł wspominał już o tym, że to był rok dziwny. Przede wszystkim jednak można powiedzieć, że był to rok zmiany. No i chyba panowie dostosowania. Pewnego dostosowania do zmieniających się obostrzeń, zmieniających się braków w dostawach, nowych potrzeb i nowych możliwości. Oczywiście, tak jak mówią o tym dane, była pewna strata w przemyśle motoryzacyjnym. Ostatnie badania, barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych przeprowadzone przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i firmę KPMG wskazują na to, że 26% menadżerów firm producenckich ocenia obecną sytuację jako złą albo bardzo złą, a tylko 30% twierdzi, że jest ona raczej dobra. 43% ocenia ją w miarę neutralnie. Jeżeli chodzi o dystrybutorów, nastroje są jeszcze gorsze. Ale skoro już mówimy o tym, że rok był dziwny, bywało tak, że firmy, które mówiły o dwucyfrowym spadku sprzedaży, mówiły również o tym, że w tym samym czasie dwucyfrowo wzrosły im zyski. W związku z czym tutaj to, o czym również wspomniał pan Paweł Wideł, czyli zwracanie uwagi na koszty, zwracanie uwagi na efektywność, a więc również na stosowane technologie i ich możliwości, to jest coś, co pewnie zostanie z nami na dłużej. Więc porozmawiajmy trochę o tym, jaki ten miniony rok był. Może prosiłbym na początek pana Andrzeja Korpaka jako przedstawiciela bądź co bądź producentów samochodów o to, żeby powiedział, w jaki sposób pandemia odbiła się na funkcjonowaniu całej branży, na funkcjonowaniu rynku, jak może się branża dostosować do zmieniającej sytuacji w gospodarce, oczywiście pod względem tego, jak postępuje i co zmienia w niej pandemia. Dzień dobry, ja też chcę wyrazić zadowolenie z uczestnictwa w tej konferencji dzisiaj, a też fajnie, że jesteśmy wszyscy tak by, oczywiście z branży automotive, ale każdy reprezentuje trochę inne firmy i trochę inny przekrój pracowników, trochę inne problemy. No, firma, którą ja reprezentuję, oczywiście jest teraz wielkim koncernem, się kontrolował, żeby mówić Stellantis, bo jeszcze gdzieś w pamięci tkwi PSA czy Opel. No i wpływ na nas w okresie w zeszłym roku, powiem od razu tak, że było to lepsze niż myśleliśmy, dlatego że przewidywania były tragiczne. W zeszłym roku w okolicach marca to była chyba pierwsza fala, ja już się w tych falach pogubiłem, ale ta pierwsza fala covidowa spowodowała, że przez 3 miesiące zatrzymaliśmy produkcję, bo wtedy no, większość Europy i prawie świata stanęła gospodarczo, wstrzymując oddech, co to się będzie działo z tym COVID-em. No i oczywiście to generowało straty, dlatego że blisko kwartał bez produkcji, w moim zakładzie tu w Gliwicach to był faktycznie cały kwartał, w niektórych to były 2 miesiące, no spowodował to, że tak około 19% samochodów wyprodukowaliśmy mniej. Ale wszystkim się wydawało, że może być tylko gorzej i wtedy te nastroje, gdyby je zmierzyć, to podejrzewam, że wśród menedżerów były koszmarne, no, szczególnie, że depresja się pogłębia, jeżeli człowiek siedzi w domu, bo wszyscy byliśmy na home office, zakład nie pracuje, oczywiście uczestniczymy w różnego typu telekonferencjach, no, ale to nie jest to życie, na które się zapisywaliśmy, myśmy się zapisywali na produkcję samochodów. Ale okazało się, że dosyć szybko to wszystko minęło. I popyt na samochody wzrósł. No wzrósł raz z tego powodu, że jeżeli ludzie nie kupowali przez kwartał samochody, to chcieli sobie dokupić. Wzrósł z tego powodu, że jednak samochód okazał się takim azylem bezpieczeństwa, prawda? I najlepszą puszką kwarantannową. Tam się człowiek czuł bezpieczny, pozamykał okna,
mało kto ubierał maseczkę, to jest prawda, ale to auto jednak izolowało od innych ewentualnych zarażonych. Tu mieliśmy przewagę nad transportem publicznym. Tyle, że życie zawsze przynosi niespodzianki. COVID teraz nas trochę kopie z drugiej strony, a mianowicie to jest to, co też już usłyszeliśmy, to dzisiaj to jest historia związana z tymi półprzewodnikami. Mianowicie rozkołysał się trochę zestaw nasze dostawy. W momencie, kiedy wszyscy przewidywali, że będzie spadek produkcji we wszystkich branżach, nie tylko w motoryzacyjnej, te półprzewodniki też jakby ograniczyły trochę produkcję. Potem jeszcze wiemy, że w tym roku doszedł do tego karnawał chiński, gdzie przez 2 tygodnie też nie było produkcji ze względu na to, że produkcja może być mniejsza. Nagle się okazało, że firmy technologiczne potrzebują tych półprzewodników znacznie więcej. To oczywiście nie mówię tutaj tylko o motoryzacji, tylko mówię o firmach, które produkują laptopy, smartfony i tak dalej. W tych czasach te na narzędzia stały się jeszcze ważniejsze i nagle zrobił się dołek. Muszę powiedzieć, że my teraz dostajemy z powodu pośrednio COVID-a dosyć mocno ze względu na to, że fabryki w motoryzacji w Europie no, pracują chyba na pół albo 3/4 gwizdka ze względu na to, że nie ma części. Ja wiem, że jedynie Toyota chyba się uratowała i ma zapasy jeszcze półprzewodników. Nasz zakład akurat, dlatego że akurat tych półprzewodników, których brakuje, to nie potrzebuje, także dla nas to przeszkoda nie jest, aczkolwiek w naszym zakładzie produkcja jest już też wyciszana w tym roku, no ale inne firmy stoją i generują straty. I teraz uważaliśmy na wszystkie rzeczy związane z epidemią, z wirusem i tak dalej, a tu się potykamy o taką historię związaną z brakiem. Ktoś by powiedział trywialnych części jak na obecne czasy, na półprzewodniki, no przecież to można zrobić i tak dalej. No oczywiście, że można, teraz producenci sprzętu do produkcji półprzewodników pełną parą robią, bo wszyscy się postanowili uniezależnić od rynku azjatyckiego i teraz fabryki będą powstawać w Stanach, będą powstawać w Europie. No a jak słyszę inwestycje w budowanie takiej fabryki, to nie jest kilkaset milionów, to jest kilkadziesiąt miliardów, co mnie bardzo zdziwiło, że to są aż takie inwestycjochłonne rzeczy, ale no akurat na tym, jak będzie się nie znał panowie, to pewnie są lepszymi fachowcami i to się na ten temat wypowiedzą. Ale zmusiło to też chyba do przyspieszenia prac naszej firmy do tego, żeby gdzieś szukać oszczędności kosztów. No nie można patrzeć na to, że koszty rosną w związku z tym, że tu epidemia, tu to. Nie będziemy czekać na tsunami w Japonii, czy wybuch wulkanu w Islandii, bo takie niespodzianki w nas uderzają. No i postanowiliśmy dlatego stworzyć firmę Stellantis, czyli połączyć się z drugim koncernem, co nam daje dodatkowe plusy. Tak podejrzewam, więc, podejrzewam, że do tej kwestii związanej z połączeniem firm w Stellantis jeszcze dzisiaj wrócimy, ale wspominał Pan o tym, że są różne niedobory na rynku dostaw. Wydaje mi się, że trochę jest to jednak również wina właśnie OEM-ów, właśnie producentów samochodów, którzy wstrzymywali zamówienia, później znowu je uruchamiali w zależności od tego, jak wyglądał rynek, co podejrzewam, że bardzo mocno komplikowało życie dostawcom. Tu już spoglądam na pana Tomasza Wołka-Jankowskiego z BMZ Poland. Jak to wygląda jakby z tej, no powiedzmy sobie teoretycznie, drugiej strony, czyli z punktu widzenia łańcucha dostaw? Tak, zaiste. No, ja nie do końca rozumiem, dlaczego branża tak sobie sama podcina gałąź, na której siedzi, bo ja rozumiem, że kwartał wstrzymanej produkcji to trzeba nadrobić, tak? I to jak najszybciej, ale łańcuch dostaw nienawidzi takich ruchów. Łańcuch dostaw musi rosnąć powoli, stabilnie. Zamykanie tego powoduje straty. Szybkie uruchamianie tego powoduje jeszcze większe straty. Także to, że myśleliśmy, że po tych całych przejściach pandemicznych, po tych wszystkich restrykcjach w firmach, po tym, gdzie każdy z prezesów musiał stać się takim małym epidemiologiem, że to już te wszystkie najgorsze chwile za nami, że teraz już tylko do przodu rynek się uruchamia, PMI-e się podnoszą, tak? I nagle braki komponentów. No to tak samo jak pan Andrzej Korpak tutaj wymieniał,
To ja bym już wolał sytuację z zeszłego roku, gdzie troszeczkę wyhamowaliśmy, troszeczkę żeśmy się uspokoili, był czas pewne rzeczy przeorganizować, natomiast teraz klienci krzyczą o dostawy, a nie ma podstawowych elementów elektronicznych, tak? I nie ma teraz kartonów, tak? Bo brakuje pulpy na świecie. Słyszałem, że to z powodu tego, iż ludzie za dużo jedzenia zdalnie zamawiają, tak? Nie ma plastików. Właściwie gdziekolwiek się człowiek nie rozejrzy, to są braki. To już nie jest zarządzanie, tak jak w zeszłym roku, może 20-25, czasami 30% nieobecności w produkcji, co jest jakimś tam wyzwaniem produkcyjnym, tylko to jest w tym momencie codzienne zarządzanie sytuacją kryzysową związaną z brakiem po prostu podstawowych komponentów do produkcji. Także huśtawka niesamowita. Ja w branży litowo-jonowej jestem od 11 lat, także dla nas troszeczkę zmiana jest cechą immanentną, ale taka niepewność, jaka obecnie nam zaistniała, gdzie w zeszłym roku nie wiedzieliśmy, czy na przykład mamy, tak, mieliśmy duży kontrakt na dostawę baterii do autobusów elektrycznych do Mediolanu, tak, gdzie Mediolan był wtedy, bo można powiedzieć, centrum pandemii. Nie wiedzieliśmy, czy ktokolwiek będzie w stanie w ogóle nasze towary odebrać, tak? To 130 autobusów elektrycznych, gdzie nasz kontrahent wygrał przetarg i my właściwie nie wiemy, czy wysyłać, czy nie wysyłać. Ale to się wszystko udało rozwiązać. Natomiast w tym momencie, czy rok dziwny, ja bym raczej powiedział, absolutna niepewność dnia jutrzejszego, a biznes no nie cierpi takiej niepewności. My musimy wiedzieć, czy za miesiąc, za dwa, za trzy, w następnym kwartale, co się będzie działo, czy w ogóle wygaszać. Przy czym w przypadku dużych producentów takie wygaszenie jest możliwe, tak? Ale w przypadku firm, powiedzmy, nieco mniejszych, no takie wygaszenie to jest równoznaczne z takim permanentnym wygaszeniem. Także nie chcę za bardzo narzekać, tak? Bo na przykład branża gastronomiczna to już w ogóle ma gorzej, tylko tam mają przez obostrzenia rządowe, a my, wydaje się, sami sobie tutaj gałąź podcinamy, co jest dość nierozsądne. Widziałem, że pan Michał Kot coś notował podczas tej wypowiedzi. Chce pan tutaj coś dorzucić do tego, czy... Oczywiście, bardzo chętnie. My jesteśmy troszkę w innym miejscu tego łańcucha dostaw w przemyśle samochodowym, bo ani nie produkujemy komponentów, ani tym bardziej samochodów. Natomiast oczywiście jesteśmy silnie od tego łańcucha zależni. I to, co wydarzyło się w tym roku, czyli pewne znaczące spowolnienie w branży samej produkcji, ma silny oczywiście wpływ na wszelkiego rodzaju producentów komponentów i części samochodowych, których również my wyposażamy w systemy automatyki i sterowania. W związku z tym odczuliśmy to dokładnie tak samo jak cała reszta uczestników branży, tylko być może z pewnym opóźnieniem. Na całe szczęście ten cykl inwestycyjny jednak chyba zatacza koło i widać duże odbicie. W związku z tym prognoza na przyszłość, na ten rok, na przyszły wygląda optymistycznie, ale rzeczywiście w połowie zeszłego roku no mieliśmy duże wyzwanie. O tak, nastroje całej branży były minusowe. Tak, panie Leszku? To znaczy, my jako akurat ktoś, kto dostarcza rozwiązania dla przemysłu, dostarcza maszyny, urządzenia, związani jesteśmy w tym łańcuchu dostaw też z naszymi poddostawcami, gdzie istotny jest Siemens, istotna jest Kuka, wszyscy. I wszyscy sygnalizują dwie rzeczy. To znaczy, z jednej strony to jest to, że mają problemy. My znowuż widzimy dużo innych drobnych dostawców, którzy mają problemy, po prostu zwyczajnie mówią, że dostarczą to, ale i jest problem. Jest jeszcze jeden element niepewności, to jest branża automotive bardzo patrzy na koszty, a po prostu zaczynamy odczuwać presję cenową naszych poddostawców, którzy nam zwyczajnie oświadczają, że od jutra coś kosztuje więcej. Póki to są jakieś drobne ruchy, no to powiedzmy wytrzymamy, ale patrząc na ceny stali na przykład w pewnych obszarach, ceny miedzi, to wszystko zaczyna mieć wpływ po prostu. U nas jeszcze bardzo istotnym fragmentem jest ta wartość dodana wynikająca z tego, co projektujemy, co tworzymy. Ale w tych miejscach, gdzie zaczynają się koszty materiałowe, typu kable, jakieś duże rozwiązania, no to zaczyna się problem. Zaczyna się też presja na koszty pracy, czyli po prostu rosną koszty. Zobaczymy. Z jednej strony jest optymizm, ponieważ w tej chwili mamy co robić,
po takim lekkim przysiadzie jest bardzo dużo zapytań. No one się łączą z tym, że zwykle jak się pojawia jakiś kryzys w automotywie, to firmy z automotywu, te wiodące, czyli producenci, muszą wymyśleć coś nowego, żeby się lepiej sprzedawało. To się łączy z nowymi po prostu rozwiązaniami, a to generuje pracę dla nas. No tutaj jest chyba trochę inna sytuacja, bo w tym momencie mam wrażenie, że już od paru lat to nie tyle producenci samochodów kreują rynek, co wymagania regulatorów zaczynają na to coraz bardziej wpływać, w związku z czym producenci muszą się dostosować. Dokładnie. Tutaj może wróciłbym do pana Andrzeja Korpaka. Powiedzieliśmy tutaj trochę o kosztach. Jaką rolę w tym obniżaniu kosztów miewają fuzje i przejęcia? W sumie ostatni rok był, można powiedzieć, w motoryzacji pod znakiem tego wielkiego połączenia, którym było powstanie Stellantisa. Jaką rolę odgrywają tego typu przejęcia? Ja jeszcze zanim tutaj przejdę do tego tematu, to się odniosę do tego, że sobie producenci sami zgotowali ten los. Oczywiście, że można tak to ująć, tylko los został zgotowany tylko i wyłącznie przez cash flow. Po prostu wtedy, kiedy zatrzymujemy fabryki na 3 miesiące, generujemy miliony wypływu gotówki dziennie, a nie zarabiamy nic. W związku z czym najważniejszy był wtedy cash flow. I teraz lean manufacturing, czyli puste magazyny, żeby nie płacić za nic, co nie jest w obrocie, żeby przeżyć. Inaczej czekałaby nas plajta. Już teraz nikt nie pamięta, ale PSA wzięło grube, no nie wiem, czy miliardy pożyczki. Zapewniło sobie, że będzie mogło mieć pożyczkę. To była walka o przetrwanie i to oczywiście nie tylko w naszym koncernie, ale we wszystkich, bo nikt nie wiedział, jak długo to się pociągnie. Każdy gromadził gotówkę, ludziom trzeba płacić za materiały, które już zostały kupione, trzeba płacić i tak dalej, i tak dalej. Także no, taka była niestety konieczność chwili. I nawet gdybyśmy chcieli zapełnić sobie magazyny częściami, wierząc, że będzie lepiej, to nie było nas chyba stać wtedy w tamtym momencie. No chyba, żebyśmy mieli kulę taką proroczą, która by mówiła, że to się wszystko uspokoi i będzie tylko zwiększony popyt. No ale jaka była reakcja jak gdyby koncernów? To szukanie oczywiście oszczędności. Jednym z tych elementów no to są fuzje. No ta fuzja, która zaistniała u nas, to faktycznie jest olbrzymia rzecz, dlatego że połączenie PSA i Fiat i FCA, już nie Fiata, ale Fiata i Chryslera, to był wielki ruch i wymagający no, niezwykle skomplikowanej pracy, żeby to wszystko fajnie skleić. Ta praca oczywiście trwa teraz przede wszystkim, bo odbywa się to znacznie szybciej niż tam się wydawało. Jakie są korzyści z tego, to jest chyba trochę oczywiste. W takich sytuacjach fuzji oczywiście 1 plus 1 nie równa się 2, tylko równa się 1,5, a czasem 1,2. Myśmy sobie wyliczyli, że dzięki tej fuzji rocznie będziemy zaoszczędzać już jako Stellantis 5 miliardów euro rocznie. Z czego najwięcej, czyli gdzieś 40% zysku przyjdzie z wspólnych produktów i platform. Nie trzeba będzie wymyślać osobno, prawda, tu elektryfikacji dla tej firmy, czy dla tej trzeciej Chryslera, czy dla tej czwartej Opla. Wszystko jest razem, wystarczy ta sama platforma i już to wszystko. To jest 40%, czyli to są wielkie oszczędności przy tak szybko zmieniającym się świecie i te technologiach. Myślę, że to będzie generowało jeszcze większe oszczędności z czasem. Pozostałe procenty tych oszczędności to 35% to są tak zwane zakupy, prawda? No jeżeli kupujemy dla producenta, który produkuje 6 milionów samochodów, to płacimy mniej niż producent, który produkuje 2,5 miliona samochodów. Ja się tutaj odnoszę do wolumenów, które były w zeszłym roku, czyli to takie trochę obniżone, w PSA 2,5 miliona, 3,5 miliona z FCA. Ponadto zyskujemy wpływ na cały glob, dlatego że wiem, że PSA było mocne przede wszystkim w Europie, a Fiat był mocny przede wszystkim w Stanach dzięki Chryslerowi. Teraz mamy podział taki dosyć równy. Teraz jedyny rynek, który jeszcze trzeba by trochę polować, to są Chiny, który w dalszym ciągu ta nasza nowa korporacja nie jest tak bardzo mocno widoczna. To obrót, czyli obrót no, astronomiczny, 160 miliardów rocznie powinien być w tym roku, jako że to już będzie wspólne.
No i uważaliśmy i dalej uważamy, że takie fuzje są, a jeszcze powiem o kosztach, bo oczywiście to nie jest bezkosztowo, prawda? Połączenie takiej organizacji to jest naprawdę... Właśnie miałem o tym wspomnieć, że najpierw trzeba powiedzieć, ile trzeba włożyć po to, żeby w kolejnych latach zaoszczędzić. Natomiast jeżeli pan pozwoli, chętnie przeszedłbym już odrobinę dalej, jeżeli chodzi o to połączenie, bo w ramach tych kosztów, o których pan wspomniał, które trzeba najpierw ponieść, jest między innymi jakby ujednolicenie technologiczne. Wiadomo, że każda organizacja, tak, zwłaszcza tak duża jak FCA, czy tak duża jak PSA, ma swoje procesy, ma swoje urządzenia, swoje systemy, z których korzysta. Jeżeli miałoby połączenie przynieść ten skutek, ten wynik skali, w której ma się pewne oszczędności, trzeba to wszystko zunifikować. Jak wyglądają kwestie spójności technologicznej przy tego typu przejściach? Pan Leszek Olejarz. To znaczy, mnie jest trudno wypowiedzieć się, jakie plany będą przy tych zmianach z punktu podejrzewam, że samą tego, tą kwestię może jeszcze dzisiaj przez Słyszymy. Przypadek liźniemy, bo będziemy mieli podczas prezentację Stellantisa z Tychów, które będą pierwszym zakładem, gdzie pod jednym dachem muszą się spotkać i współpracować zarówno systemy PSA, jak i systemy FCA. Ale chodzi mi o pewne ogólne podejście do tego, jak przy tego typu fuzjach wyglądają właśnie te kwestie technologii, ujednolicania, kontynuacji. To znaczy, ten proces jest, ale to jest zwykle proces ciągły. Akurat sytuację w Stellantisie, a właściwie w Fiacie, bardzo dobrze znam, bo te linie znamy. W tej chwili jesteśmy w sytuacji, gdzie na tych liniach też robimy różne rzeczy. I po prostu to raczej nie jest rewolucja, a raczej jest to ewolucja. Jesteśmy w sytuacji, w której właśnie między innymi Siemens jest dostawcą dla większości firm produkujących w Europie, dostawcą urządzeń na poziom automatyki, sterowania, na poziom hali produkcyjnej. I po prostu tutaj to jest, owszem, obowiązują pewne wewnętrzne standardy, ale to są tylko niuanse, ponieważ my pracujemy i dla firm, które były w obrębie Fiata, czy w obrębie PSA, dla Opla, dla właściwie wszystkich firm europejskich, które są też poza tym. Te standardy aż tak się nie różnią ze względu na to, że wykorzystywane są, zwykle jest to Siemens, jest bazowy, nawet jeżeli są to urządzenia innych dostawców, to one w jakiś sensie śledzą standardy, które narzucał Siemens, jest pewnym wzorcem. Więc raczej tutaj nie widzę niebezpieczeństwa, natomiast ten proces na pewno będzie szedł w ten sposób. Ten proces jest na przykład w pewnych miejscach silnie zaawansowany, bo firmy, które są dostawcami dla podzespołów, one często robią dla tych wszystkich firm i one robią w standardzie jednym u siebie, ale produkt wychodząc musi mieć dokumentację, musi zostać zrobiony dokładnie z wymaganiami. Więc tutaj ja myślę, że to będzie ewolucja i ona rzeczywiście może przynieść oszczędności. To jest zwiększenie wolumenu przez poddostawców, użycie bardzo podobnych. To, co widzimy też, to widać, że na przykład nie buduje się nowych linii produkcyjnych, tylko adaptuje się stare linie produkcyjne. Oczywiście te linie nie są aż tak stare. Czas życia robotów dzisiaj jest dłuższy niż czas życia nowego modelu samochodu, także te rzeczy się dostosowuje. Myślę, że no tyle mogę powiedzieć. Reszta to jest oczekiwanie, co my, sam jestem ciekawy, jakie będą plany koncernów. Panie Michale, został pan już niejako wywołany do tablicy jako ten, powiedzmy sobie, element narzucający technologię w przemyśle i jakby wiążący je ze sobą. Jak z punktu widzenia Siemensa takie fuzje mają wpływ na funkcjonowanie łańcuchów wartości całego przemysłu? Myślę, że ten temat jest troszkę bardziej skomplikowany, niż powiedział mój czcigodny przedmówca. Oczywiście perspektywa dostawców inżynieringu jest ciut inna, dlatego że ich rolą jest integracja systemów niezależnie od miejsca ich pochodzenia. I to jest ich siła i to jest ich umiejętność, z której umiejętnie korzystają. Z kolei perspektywa producenta jest delikatnie odmienna. To znaczy, oczywiście nam zależy na utrzymaniu się w standardzie.
To znaczy chyba nie ma drugiej takiej branży, może farmacja, jak automotive, która tak mocno jest osadzona w standaryzacji i w unifikacji. I teraz dotyczy to tak samo wyposażenia linii produkcyjnych, ale samych metod produkcji, narzędzi wykorzystywanych do projektowania, symulacji. I tak jak powiedziałem w pierwszej części wypowiedzi, roznosi się na całą branżę, to znaczy na dostawców komponentów włącznie, którzy w całym takim otoczeniu biznesowym branży automotive stanowią dla nas no nie lada duży element tego biznesu. I teraz mówi się, że kapitał nie ma narodowości. Tak się mówi. Ja jakoś zauważam, że jakoś tak się zdarza, że zwykle koncerny niemieckie samochodowe bardziej przyjaznym okiem patrzą na rozwiązania firm niemieckich, francuskich, amerykańskich. I to jest naturalne. My oczywiście odnajdujemy się w tej niełatwej układance i szczerze mówiąc, patrzę teraz na dyrektora Krupaka, jeżeli patrzę na Opla, w którym byliśmy jako Oplu, byliśmy jako GM, byliśmy jako PSA i mam nadzieję będziemy w kolejnym wcieleniu, czyli w Stellantisie, to jest możliwe utrzymanie się w standardach w organizacji, która je zmienia, ale to wymaga dużo pracy, dużo zaangażowania i też uwzględnia kooperację na wszystkich poziomach, to znaczy na poziomie wytwarzania samego samochodu, ale również na poziomie wytwarzania komponentów, a przede wszystkim na poziomie tych firm inżynierskich, które budują i integrują linie produkcyjne. I teraz, jeżeli odpowiednio uda nam się, na co chyba głęboko liczymy, przekonać jak największą część grupy Stellantis do stosowania dalszego tych standardów albo do zmiany innych na te, które promujemy, to jesteśmy w dobrej pozycji. Natomiast ja nie mam wątpliwości, że ta dywersyfikacja no jest czymś, z czym się będziemy mierzyć przez najbliższe lata i tak jak było powiedziane wcześniej, to nie nastąpi skokowo. Ja czytałem wczoraj, że w grupie Stellantis na dzień dzisiejszy jest około 85 fabryk na świecie. Jest około kilkunastu, nie pamiętam teraz czy 14, 15 marek samochodów, z których każda produkuje kilka modeli. I proszę teraz sobie wyobrazić sytuację standaryzacji, unifikacji. No na pewno nie nastąpi to w taki sposób, że ktoś wymieni całe wyposażenie fabryk po to, żeby mieć standard. Natomiast tego, czego możemy się spodziewać, to takiej sytuacji, w której przy nowych inwestycjach, przy dużych modernizacjach, jednak jakieś dążenie do tej standaryzacji będzie odgrywać dużą rolę. I teraz nie wiemy, szczerze mówiąc, myślę, że chyba dzisiaj jeszcze nikt nie wie, czyj standard kto zaaplikuje. To znaczy, czy bardziej FCA będzie driverem standardów dla PSA, czy odwrotnie, czy też Stellantis wymyśli w ogóle oddzielny standard, albo zostawi autonomię wewnątrz tych zakładów. Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia dostawców systemu, jest to kluczowe pytanie. Oczywiście w każdej konfiguracji będziemy starali się odnaleźć, ale proszę zwrócić uwagę na fakt, jak duża skala integracji koncernu z punktu widzenia techniki przed nami. Jeżeli głównym kluczem jest oszczędność kosztów, a więc wykorzystanie wspólnych platform, spójnych rozwiązań jak jednostki napędowe, to oznacza, że pewne powtarzalne elementy będą wykorzystywane w wielu modelach na całym świecie, ale to również oznacza, że pewne standardy związane z wytwarzaniem będą musiały być również bardzo powtarzalne, a więc jeśli nie takie same, to podobne. Więc to dla nas duże wyzwanie. To wszystko bardzo ładnie brzmi, ale w praktyce chyba tak łatwo nie wygląda, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, że dostawców różnego typu rozwiązań, dostawców różnego typu elementów, mimo wszystko mamy bardzo wielu i owszem, to bardzo często jedna technologia do drugiej pasuje, można ją wykorzystać, ale nie jest to takie proste i o ile się nie mylę, BMZ Poland w tym roku miał okazję już czegoś takiego doświadczyć. Panie dyrektorze, jakie te wspomniane przez nas problemy z dostawami, jak się odbiły na waszej działalności?
Przede wszystkim wydaje się taka stara maksyma, że jeżeli czy mamy kryzys ekonomiczny, czy pandemiczny, właściwie wszystko jedno, to dochodzi do takiego bardzo znaczącego przeskoku technologicznego. Tak? I to wszyscy tutaj o tym tak naprawdę mówimy i to wszystkich tutaj doświadcza. My w zeszłym roku w czerwcu wprowadziliśmy, wydawało nam się, dobry cenowo produkt właśnie dla autobusów elektrycznych z nowoczesnymi technologiami tutaj głównie na ogniwach Samsunga, po czym okazuje się na koniec roku, po 6 miesiącach masowej produkcji, że on jest 2 razy za drogi, a tak w ogóle już niedostępny, gdzie po prostu cały ten Tier 1, czy to LG, czy Murata, czy Panasonic, czy właśnie wspomniane Samsung, po prostu przestają być dostępne do wszelkich aplikacji, które nie są tym automotywem, tak? Czyli tutaj kolejny raz to podcinanie sobie gałęzi przez automotyw, ale też i odcinanie wszystkich mniejszych. No i co w tym momencie? No, myśmy od 2 lat pracowali nad naszym zdaniem dwukrotnie generacyjnie przeskakujące te istniejące rozwiązania, czy to japońskie, czy koreańskie, nad rozwiązaniami chińskimi. I to już nie jest tacy producenci chińskich, których ja pamiętam sprzed 10 lat, gdzie trzeba było ich uczyć, co to jest Lean, trzeba było ich uczyć, co to jest, jak należy, nie wiem, markować ogniwa, tak? Co z nimi robić, żeby to wszystko działało. Tylko to są Chińczycy, którzy już od wielu lat podkupili najlepszych ekspertów z Korei czy z Japonii, i którzy nie mają w tym momencie żadnych złudzeń, że to jest ta chwila, to jest ten moment, w którym oni atakują rynki europejskie. W przetargu do Turynu chińskie firmy zaoferowały autobusy elektryczne o połowę tańsze niż nasz krajowy producent. Tak? Co to oznacza? To oznacza, że ja też muszę po prostu w tym momencie być połowę tańszy. To oznacza, że ja w ciągu pół roku muszę zaadaptować zupełnie nową technologię. Co to znaczy zaadaptować zupełnie nową technologię, biorąc pod uwagę to, że mieliśmy w minionym roku właśnie takie sytuacje, że nagle okazywało się, że pewne elementy są niedostępne, że można kupić owszem porównywalne technologie, ale jednak nie te same. Z czym to się wiąże w wypadku produkcji? To jest permanentna zmiana, to jest 200 takich małych projektów zmian, tak, ECR-ów, gdzie właściwie cała ekipa inżynieryjna w tym momencie u nas pracuje nad tymi wieloma zmianami. Czy to brakuje jakiegoś mikrochipa, czy to brakuje jakiegokolwiek innego elementu elektronicznego, czy kartonu, czy plastiku, to oznacza po prostu recertyfikację produktu, to oznacza koszty, które ktoś gdzieś w łańcuchu zapłaci, tak? Ale największa, najgorsza zmiana właśnie jest w przypadku ogniw i uważam, że tutaj gro aplikacji, które w tym momencie my używamy, gdzie nawet może nie zdajemy sobie sprawy, że używamy baterii, to używamy baterii dotychczas najwyższych jakości, można powiedzieć, dotychczas tych wielkich producentów, których wymieniłem, ale za rok, za dwa będziemy używać po prostu wszyscy baterii chińskich. Nie ma tutaj odwrotu. Przemysł samochodowy tutaj zgarnie tych producentów koreańskich, japońskich, a na przykład na elektryczne rowery pozostaną ogniwa chińskie. Nie? Podejrzewam w takim razie, że o tym będziemy mówili za rok, panie Leszku. Nie no, słowo, że też się spotykamy, bo jesteśmy producentem AGV-ów. I przygody różne, jak zapewnić zasilanie do naszych AGV-ów, to mniej więcej się pokrywają z tym, co tutaj w skali zupełnie innej, bo my mamy tą produkcję jednak dużo mniejszą, to jednak pojawia się problem z dostawcami, ze stabilnością tego, ze tak szybko zmieniającym się rynkiem, że właściwie trzeba było od nowa certyfikować, od nowa wszystko robić. Szczególnie jak w trakcie projektu, gdzie pewne elementy elektroniczne zostały już zaprojektowane, już zhomologowane i w momencie, kiedy uruchamiamy produkt na rynek, nagle następuje zmiana i trzeba teraz wymyśleć wszystko od nowa. No, ale jedna zmiana niesie ze sobą serię zmian w tymże produkcie. Także takie czasy, gdzie nad systemem, takim zintegrowanym systemem zasilania elektrycznego myśmy pracowali 3 lata, tak, żeby go w pełni dopracować, to jest teraz nierealne. To jest niemożliwe, bo po 3 latach to już będzie nowa technologia zupełnie. Jeszcze jedna rzecz, bo był taki moment, kiedy mówiono, że samochody elektryczne przez to, że ogniwo jest tak prostym produktem, to tam nic nie będzie. My jesteśmy w sytuacji, w której też na przykład w niektórych miejscach integrowaliśmy linię montażu
baterii, ogniw, znaczy z ogniw baterii. I to, co widzimy, jak skomplikowane są te procesy, ile różnych rzeczy w takiej kuwecie, w której jest umieszczone ogniwa, to pojawia się system chłodzenia, pompy ciepła, BMS. No, cała masa urządzeń, które pilnują, żeby ten układ działał prawidłowo. Tak. I podstawowa zmiana w tej technologii. Okazuje się, że w tym momencie ta bateria to nie jest takie, no, to nie jest taki klasyczny akumulator, jak kupujemy do samochodu, bo przestał nam działać. To nie, tam w tym obrębie to jest całe urządzenie, niezwykle skomplikowane. Tak jak w przypadku samochodów spalinowych, bardzo skomplikowany jest silnik, a jego zasilanie, czyli bak, jest niesamowicie prosty. Tak w przypadku elektromobilności jest dokładnie na odwrót. Są w miarę proste silniki i bardzo skomplikowane zestawy. Natomiast pan Tomasz wspomniał o tym, że w ciągu roku takie zmiany technologiczne to jest kilkaset małych projektów, nad którymi trzeba pracować, które trzeba jakby od nowa homologować. Na ile elektronika, takie kwestie jak cyfrowy bliźniak, czy wszelkiego typu wirtualne prace projektowe są w stanie ten taki proces skrócić, przyspieszyć? No zdecydowanie. Chyba dzisiaj nie wyobrażamy sobie w ogóle funkcjonowania branży, zwłaszcza tej branży, przy takiej dynamice zmian modeli, przy ilości testowanych w ogóle rozwiązań, hipotez pewnych i rynkowych, i technicznych, bez narzędzi wspomagających i projektowanie, ale z drugiej strony takie wirtualne testowanie. I myślę, że wszystkie elementy portfolia producentów światowych odnośnie rozwiązań takich digital enterprise, czyli właśnie cyfrowych bliźniaków, od projektowania samych samochodów czy jego elementów, poprzez projektowanie linii produkcyjnych do ich produkcji, czyli testowanie wąskich gardeł, testowanie zdolności produkcyjnej, bez w ogóle rozpoczęcia samego procesu, to jest szalenie istotne w całym rachunku ekonomicznym. Znaczy można ten rachunek z grubsza, z dużym przybliżeniem przeprowadzić, nie wydając żadnej złotówki na budowę fabryki. Oczywiście to jest duże przybliżenie i duże zaokrąglenie. Widzę reakcję, ale i rozumiem, ale na pewno technologia wirtualnego czy cyfrowego bliźniaka ten proces w ogóle umożliwia w takim czasie. Jeżeli mamy aplikację na przykład jednej z największych fabryk VinFast w Wietnamie, to jest chyba 335 hektarów, nowa marka wietnamska, kapitał azjatycki i tak dalej, która była możliwa do postawienia w 21 miesięcy od Greenfield, no to takie rzeczy nie są możliwe metodami tradycyjnymi. Myślę, że oprócz tych technologii, które wspierają samo projektowanie, równie istotne są i będą technologie związane ze sztuczną inteligencją. One weszły w zasadzie w tak głęboki sposób już w automotive, że nawet ich tak nie nazywamy, ale wszelkiego rodzaju, umówmy się, analiza jakościowa spawów, połączeń na zasadzie analizy jakościowej powstającej karoserii, to wszystko odbywa się już dzisiaj poprzez taką szeroko rozumianą analitykę obrazu albo widma tego obrazu, poprzez uczenie się modeli na zasadzie programowania maszynowego, i ta inteligencja pozwala detektować braki, rozdzielać stany, gdzie one wymagają poprawy, a takie, które są po prostu do wyrzucenia. No jednym słowem, ta sztuczna inteligencja już jest, ale myślę, że w dobie oczujnikowania wszystkiego, bo to z tym mamy również do czynienia, będziemy wykorzystywać algorytmy, które tę inteligencję z procesów, które już mamy, będą wykorzystywać. Jeżeli chodzi o predictive maintenance, rozwiązania zmniejszające koszty utrzymania ruchu, czy generalnie przestojów, czy
rozwiązania typu anomaly detection, czyli poszukiwanie anomalii, pozornie trudnych do zidentyfikowania nawet przez inżyniering na podejrzewam, że z hali. Tego typu problemami dzisiaj będziemy się również spotykali w trakcie prezentacji przygotowanych przez kolegów. Panie Jaszku, pan chciał uzupełnić czy polemizować? Nie, to nie chciałem, to raczej chciałem uzupełnić, ponieważ my tego używamy. I to znaczy, problemem jest jedno, że wbrew pozorom czasami mam wrażenie, że niektórzy przedstawiają, ja nie mówię, że Michał tak to zrobił, że modelowanie i tak dalej to jest panaceum na wszystko. Za tym wszystkim muszą być ludzie, którzy potrafią to wykorzystać. Bo model jest zawsze pewnego rodzaju uproszczeniem tego, co mamy, tego świata rzeczywistego. A jednocześnie musi być ktoś mądry, który potrafi ocenić, co możemy uprościć, a które rzeczy zostawimy. To samo dotyczy potem zbierania tych danych, które są. To te modele, ta sztuczna inteligencja, to wszystko wymaga też ludzi, którzy wiedzą, czego szukają. To będzie duży problem zdobycie ludzi, którzy mają background i naszą background. Background mają najpierw wychodzą z uczelni, a potem jeszcze będą musieli się przygotować, będą chcieli to zrobić, żeby po prostu stać się specjalistami w tym. Nie chcę użyć tego słowa data miningu czy w czymś tam, bo to są teraz często hasła, które niewiele wnoszą, natomiast po prostu rzetelnego inżynierskiej roboty nad tymi danymi, żeby wyłowić to, co trzeba i to, co jest interesujące. Wróciłbym tutaj na chwilę do pana Andrzeja Kolpaka. Panie Andrzeju, budował pan jedną fabrykę samochodów w Gliwicach. Dzisiaj po 20 latach buduje pan kolejną. Jakie zmiany, jeżeli chodzi właśnie o to, o czym wspomniał pan Leszek, czyli o kompetencje, jeżeli chodzi o kompetencje pracowników, których ma pan i których będzie pan potrzebował, bo przypomnijmy, że no, chcieliście zrobić w ten sposób, żeby tą załogę, która w tej chwili buduje samochody osobowe w zakładzie, w cudzysłowie mówiąc starym, wykorzystać w tym nowym, który będzie już w nowszej generacji samochody produkował. No tak, zmiany oczywiście kolosalne. Począwszy od placu budowy, kiedy porównując to, co było 20 lat temu, na budowie było bardzo dużo ludzi, a teraz jest bardzo dużo elektroniki na budowie. Tu zdziwiliśmy się też bardzo, jak ta branża w ogóle poszła do góry technologicznie, jak te wszystkie geodezyjne sprawy są robione automatycznie, jak tam samo poziomujące się koparki i ten cały sprzęt, to wszystko uczono nas, mieliśmy oczy szeroko otwarte, że to też wszystko jest pod wpływem technologii. Oczywiście w bardzo szybkim tempie zostały postawione ściany, to już teraz nie jest jakieś tam nowum, to już teraz wszyscy stawiają to w takim tempie, ale ciekawsze jest oczywiście znacznie to, co w środku. I największa zmiana dotyczy spawalni. Myśmy 20 lat temu byli tanią siłą roboczą, trzeba sobie tak powiedzieć. Teraz jesteśmy średnią, może poniżej średniej, jeszcze w dalszym ciągu opłacalna jest inwestycja tutaj, ale jednak koszty pracy poszły w górę przez 20 lat znacznie. I widzimy, to się odbija, jak kiedyś robiliśmy spawalnię 50% zautomatyzowaną, tak teraz robimy w 95%. To od razu pokazuje, że zamiast tam 500 czy 800 ludzi zatrudnionych kiedyś na spawalni, teraz będzie zatrudnionych już tylko 200, ale oprócz tego będą zatrudnieni maintenance'i, czyli ludzie, którzy muszą się znać. I to nie elektrycy albo mechanicy, tylko to muszą być elektronicy przede wszystkim, mechatronicy. To już są teraz kompetencje, które my poszukujemy. Myśmy sobie oczywiście wyhodowali trochę takie kadry, bo tam sponsorujemy szkołę, mamy swoją klasę, dzięki której już trzeci rocznik nas tutaj zasila z lepszą wiedzą, oni się powoli uczą, ale oczywiście nasi się też przez ten czas uczyli w różnych fabrykach, w związku z czym dlatego też my tak bardzo chcemy zostawić naszych pracowników, a nie brać nowych, znacznie tańszych zresztą, bo nasi po 20 latach zarabiają już całkiem przyzwoite pieniądze. Nowi na rynku byliby o połowę tańsi, ale jednak te kompetencje, które mają nasi pracownicy i to doświadczenie musi być utrzymane. Ale mówiąc o nowych kompetencjach, to też tutaj nawiążę do tego tematu bateryjnego, o którym była mowa.
My będziemy w Gliwicach też produkować baterie, a przynajmniej ich elementy. Dosyć duża produkcja, biorąc pod uwagę, że elektryfikacja idzie w takim tempie, że podejrzewamy, że w 2025 roku 30% samochodów będzie elektrycznych, a w 30% być może 70%. Także będziemy produkować element baterii, przede wszystkim też dla tyskiego Fiata, dla ich nowych produktów. I tu też wymagamy od naszych pracowników, żeby też się w tym kierunku rozwinęli. No tutaj musimy wysyłać na szkolenia przeróżnego typu. No i będziemy oczywiście potrzebowali przynajmniej 500 osób z rynku. No i tutaj będziemy szukać przede wszystkim już kadry, to się tak wyrażę, wykształconej technicznie. Dlatego, że obsługa wszystkich nowych systemów, które my przechodzimy, a szczególnie skomplikowane tutaj są systemy logistyczne, na które tam przychodzi świat PSE, tak zwany nowy system Corail, który jest nowym w ogóle myśleniem, wymaga naprawdę długich szkoleń. My już teraz wysyłamy ponad 300 naszych pracowników do zakładów, żeby zobaczyli, czym się to je, bo to jest całkiem inna filozofia w porównaniu z naszym NGO. I te wszystkie również systemy produkcyjne, które łącznie z produktem PSA wchodzą do nas, który my jeszcze produkujemy, produkt GMO-ski, to jest wszystko kolosalna zmiana. W zasadzie nie ma szkół w Polsce, które by nam dostarczyły takich pracowników, że okej, chłopie, jesteś gotowy, rób, prawda? To już są wysoce specjalistyczne historie. Te pracownicy muszą mieć podkład i teraz będziemy ich szkolić w tych najnowocześniejszych technologiach. Tak to wygląda. Panie Tomaszu, wspomniał pan Andrzej, że będzie potrzebował 500 wysoko wykształconych pracowników z rynku i że będą również produkowali elementy baterii. Nie boi się pan, że będziecie wspólnie walczyli o tych samych pracowników? Jak to wyglądało, już tak króciutko, bo czas nam się kończy, ale jak to wygląda z punktu widzenia producenta baterii, czyli jakby tych elementów, które w tej chwili są traktowane jako te, które są coraz bardziej zaawansowane technicznie i które wymagają coraz większej wiedzy? Ja się absolutnie nie boję. Dotychczas to ja dostaję pracowników z fabryki gliwickiego Opla bardziej niż w drugą stronę. Jesteśmy dużo mniejsi, przez to zwinniejsi, sprytniejsi i wielu pracowników woli w takich mniejszych organizacjach pracować. No, ale wiem, że obok nas też planowana była inwestycja LG na 3000 pracowników, tak? To dopiero nam tutaj może łącznie z panem Andrzejem Korpakiem troszeczkę tutaj snu tutaj pozbawić, tak? Bo to już jest zupełnie inna historia. Technologie będą, my też musimy szkolić, właściwie nie stać nas na jakieś sponsorowanie klas specjalnych, także troszeczkę tutaj gorsza pozycja, ale szeroka tutaj współpraca ze studentami, tutaj przede wszystkim studenci ze wschodu, pracownicy ze wschodu czy nawet dalekiego wschodu, paru takich udało się ściągnąć i permanentna edukacja, permanentna nauka i to właściwie w praktyce, tak, tu nie ma czasu na jakieś wysyłanie na szkolenia, po prostu wchodzisz w projekt i się uczysz i taka ta rzeczywistość nam się tutaj buduje. No tak, można powiedzieć, wsłuchując się w to, co mówiliśmy podczas tej dyskusji, że w zasadzie mamy bardzo duże zmiany, jeżeli chodzi o technologie wykorzystywane, jeżeli chodzi o rynek dostaw, jeżeli chodzi o rynek pracowników i co pokazała pandemia, lepiej nie będzie, będzie tylko szybciej, zmiany będą głębsze, będą szybsze, będzie trzeba je robić na coraz wyższym poziomie. Podejrzewam, że dzisiaj trochę jeszcze na temat zmian i tego, jakie możliwości pod tym względem daje technologia, będziemy mówili podczas kolejnych prezentacji, ale na nie zaproszę Państwa już w kolejnych częściach naszego dzisiejszego spotkania. A w tej chwili dziękuję Państwu, dziękuję moim dzisiejszym rozmówcom. Przypomnę, byli to pan Andrzej Korpak, Stellantis, pan Leszek Olejarz, wiceprezes firmy Ajut, pan Michał Kot, Head of Sales Siemensa i pan Tomasz Jankowski, dyrektor generalny BMZ Poland. Dziękuję Państwu serdecznie.